Dobry wieczór, jesteśmy w Łodzi w Ośrodku Kultury Górna. To jest takie cudowne miejsce na mapie kulturalnej naszego miasta, w którym gościmy gwiazdę rancha, Beatę Olgę Kowalską. Aktorka. Dobry wieczór. Aktorka teatralna, to na pierwszym miejscu. Tak. Musicalowa, telewizyjna i filmowa. My ciebie tak masowo kochamy oczywiście za rolę Wezłowej w naszym serialu Wszechczasów, czyli w ranczu. Jak to wszystko się zaczęło? No, chyba typowo. To znaczy zostałam zaproszona przez Wojtka Adamczyka, z którym pracowałam wielokrotnie na scenie. Czyli nie byłaś anonimowa? Nie, ja myślę, że też stąd to się wzięło, że Wojtek po prostu chciał zgromadzić sobie taką może ekipę marzeń. I zgromadził. Tak, chyba tak. Tak myślę, że tak. I więc zapraszał, bo myśmy byli zapraszani na casting. Wiadomo było, że tam kto będzie wójtem, tak, to już było wiadomo. Ale do tych pozostałych ról, zwłaszcza kobiecych, były castingi. I ja startowałam do roli wójtowej. Wow! No ale okazało się, że chyba warunków nie masz, ale zagrałabyś wszystko. No oczywiście, żebym zagrała wszystko, ale jak potem zobaczyłam Violę na planie, to zdałam sobie sprawę z tego, że wójtowa jest tylko jedna. No tak samo jak doktorowa. I tak samo jak doktorowa jest tylko jedna. Tęsknisz za Wilkowyjami? Ja zawsze tęsknię za ludźmi, nie za miejscem. Zresztą Wilkowyje to myślę, że to jest tak... Tak naprawdę to jest mowa o ranczu, nie o samym miejscu, prawda? Tylko tęsknię za ludźmi, za pracą, w ogóle za pracą. Za klimatem. No oczywiście, za klimatem, wreszcie mam szansę usiąść na ławeczce. No właśnie, bo tutaj ten cudowny Ośrodek Kultury Górna przygotował fantastyczną scenografię i myślę, że to nie jest przypadek, że jest ta ławeczka. Oczywiście Rancho Maniacy, którzy mam nadzieję są tutaj z nami, fani z grupy fanów rancha, na pewno by odpowiedzieli na to pytanie natychmiast, czy ty w ogóle siedziałaś na ławeczce? Jako Wezłowa? Jako Wezłowa? Nie. A jako Beata Olga Kowalska? No pewnie, nie mówiąc o tym, że ja się z tą ekipą ławeczkową, to jest ciekawe, bo myśmy nie mieli nigdy żadnej sceny ze sobą, a myśmy się zakumplowali i to tak przyjaźnimy się. Z chłopakami. Z chłopakami. No. Z ławeczki. Tak jest. To wróćmy jeszcze do tych początków. Jak to się stało, że zostałaś tą Wezłową? To tak od razu po tym castingu było wiadomo? Czy był czas niepewności i szukania dalej? Ja podchodzę do castingów tak, że przychodzę, oczywiście przygotowuję się jak mogę najlepiej, ale nie robię sobie złudnych nadziei nigdy. No taki jest ten zawód, nie możemy tego brać do siebie. Z jakiegoś powodu cię nie wybiorą, nie dlatego, że jesteś złą aktorką, czy źle się prezentujesz, tylko z jakiegoś powodu nie pasujesz reżyserowi. A Wojtkowi pasowałam do Wezłowej, miał nosa, myślę. I ja właściwie dostałam telefon od razu z informacją, że będę doktorową. Zanim weszliście na plan, mieliście próby, takie prawdziwe próby, tak, jak w teatrze, tak, a to się w serialach nie zdarza. Nie, nie zdarza się, nie zdarza. To jest chyba jedyny, w jakim grałam, w którym były rzeczywiście próby czytane. I te próby czytane pozwoliły wam wejść w postać jak w masło. Tak naprawdę, gdy już zaczęły się zdjęcia, byliście gotowi. Ale to też warto zaznaczyć, że myśmy te próby mieli chyba przez dwa, no może trzy sezony. Potem... To właściwie już tych prób nie było potrzeba, bo każdy z nas już właściwie stawał się tą postacią i nawet scenarzyści, widząc, jak sobie z tym radzimy, to nam dopisywali w tym czy w innym kierunku, żeby te nasze postacie szły, więc już później nie. Ale rzeczywiście na początku tak, ale dzięki temu też się, oprócz tego, że mogliśmy zadać mnóstwo pytań reżyserowi, jak on widzi te postacie, to mieliśmy szansę poznać się też nawzajem i popróbować. No, miałam szansę poznać mojego męża, z którym tak naprawdę, nie wiem czy Państwo zauważyli, że myśmy się w pierwszych chyba dwóch sezonach nigdy nie spotkali w żadnej scenie, poza kościołem. My byliśmy takie małżeństwo na odległość. On miał swoje sceny, ty miałaś swoje sceny, tak. Ale to później zostało wam wynagrodzone, dlatego że no, były takie odcinki, w których królowaliście.
to prawda, było kilka takich. No fajnych. I tutaj już dojdziemy o to, o co zawsze wszyscy pytają, czyli o pikantne sceny, bo te pikantne sceny w ranczu właściwie Wezłowa zapoczątkowała. No tak, no cóż, no, pikantnie było. Tak się da ukryć. Słyszałam, że cała ekipa była na planie. Jak to się kręciło? No pewnie chodzi ci o tę scenę. No taką słynną z Witebskim, tak, zrobił tam sesja zdjęciowa w tej bieliźnie, a potem mąż, który wpada i pokazuje się swojej żonie jako ten prawdziwy mężczyzna, który policzkuje Witebskiego z zazdrości. I rzeczywiście no było wielu chętnych do oglądania tej sceny, ale w tej scenie, no bo nie wiem, czy pamiętacie Państwo, no, na końcu dostawałam karę od męża. No klapsy, klapsy w tyłek dostawałam. I to było wiele dubli. To było naprawdę wiele dubli. A zobaczyliśmy odrobinkę. Tak, i jeszcze były zbliżenia. I było tak, że Wojtek Adamczyk do mojego męża, do Wojtusia Wysockiego mówił, ale musisz naprawdę, musisz tak w ten tyłek lać, żeby to było widać, że to nie jest udawanie. No a potem to nie weszło, no bo przecież o godzinie 20 no nie można było takich perwersyjnych scen wpuszczać. Ale ślady zostały. No ślady zostały do tego stopnia, że jak potem wracałam, bo mieszkałam wtedy w Trójmieście, jak wracałam pociągiem, to siedzieć nie mogłam. Więc tyłek został zlany. Naprawdę, poważnie. W ogóle nie przedstawiłam się ja. No właśnie. Tak jakoś, prawda, ja tak bardziej radiowo niż... ja nazywam się Ela Piotrowska, jestem na co dzień dziennikarką Radia Eska i jestem przede wszystkim wielką fanką Rancha. Która jest właśnie współautorką książki, tak. No ta książka ma już 4 lata i, Boże, jak ten czas leci. I już jej prawie nie ma, tylko gdzieś tam w internecie można wyczaić. A ty w ogóle przeczytałaś? Tak. Przeczytałaś? Znaczy, tak, nie sprawdzam. No, tak przed chwilą mnie zapytała, tak prywatnie, czy obejrzałam wszystkie odcinki Rancha. A no właśnie, obejrzałaś? Niech wszyscy wiedzą. Drodzy ranczomaniacy, ranczersi, musicie to wiedzieć. Beata Olga nie obejrzała 130 odcinków. Nie, 130 nie. Przyznaję się bez bicia. A my ile obejrzeliśmy? Gdyby tutaj wszyscy zaczęli pisać na żywo, ile razy obejrzeli, to wyszłoby, że to kilka tysięcy. Uwierzysz, że są ludzie, którzy widzieli ten serial no kilka tysięcy razy. Każdy odcinek przynajmniej 10 razy. My mówimy ranczem, jesteśmy w stanie cytować, ty zaczęłabyś jakąś scenę, my byśmy dokończyli, tak to wygląda. Tacy są fani rancza, a ty nie obejrzałaś 130 odcinków, ale teraz masz okazję. No tak, bo jest Netflix. No właśnie, więc nawet moi znajomi, którzy nie obejrzeli tego, no może obejrzeli pojedyncze odcinki, no bo wiadomo, że w telewizji leci to w kółko. Ja w pandemii rzeczywiście, jak już nie byłam w stanie nic czytać, oglądać i widziałam, że leci Rancho, to włączałam. Ale pamiętam, kiedyś mi opowiadałaś, że byłaś u znajomych i tam leciało Rancho i ty zachwyciłaś się. Jaki to cudowny serial. Tak, z sobą nawet. Tak, bo ja tak włączyłam, bo mam przyjaciół w Sopocie i akurat leciał odcinek, którego w ogóle nie widziałam, a to był odcinek, no ja, umówmy się, ja tam gram drugoplanową rolę, to nie jest pierwsza planowa rola. Więc nie mam nie w każdym odcinku. Ja akurat włączyłam i zobaczyłam. No, słyszałam, że też już takie dosyć kultową scenę, jak mój mąż zostaje. Jak mój mąż już w polityce, jest tam w Sejmie, tak, i wypowiada się w telewizji. I wtedy obejrzałam właśnie ten odcinek, kiedy Wezłowa zachwyca się tym mężem, że on tak jest męski, samczy i w ogóle. I go tradycyjnie ciągnie na pięterko. A no właśnie, tutaj tak, nas pytają. I się zaczęłam śmiać. Zaczęłam się śmiać, akurat moi znajomi wtedy wracali, mówią, z czego ty się tak śmiejesz? A ja mówię, no, siebie. I to było bardzo miłe, bo to nieczęsto się zdarza aktorom, że są zadowoleni z tego, co zagrali. Tutaj jest pytanie od Michała. Od Michała, który pyta, która scena była dla pani najbardziej niezręczna? Była w ogóle taka scena, gdzie czułaś się niepewnie? Niepewnie?
No, albo niezręcznie jakoś tak. No, oczywiście mogłabym powiedzieć, że wtedy, kiedy dostawałam klapsy. Ale znając Ciebie, to miałaś radochę z tej sceny, bo to była scena zagrana mistrzowsko. Cudowna, absolutnie. I nie, chyba nie miałam takiej sceny, żebym się czuła... Nie. Mnie tak cieszyła ta postać, ta rola. Ja ją tak lubiłam. W ogóle ja się obawiałam, że widzowie nie będą lubić Wezłowej. Mhm. Bo ona jednak taka ta zazdrośnica, tak trochę jędzowata. Trochę taka... w kontrze do Lucy, którą no, wszyscy dokładnie, kochali. Taka ogólnie taka często niesympatyczna. A tu się okazało, że zaczął podchodzić do mnie panie i mówić: bardzo dobrze, pani dobrze trzyma tego męża krótko przy pysku, bardzo dobrze. No i ja byłam trochę zdziwiona, ale miło zaskoczona. Kontakty z widzami to miła rzecz, ale tak do końca nie byłaś rozpoznawalna, bo ty jesteś blondynką, zawsze byłaś blondynką, a tutaj nagle ognista brunetka. Nie, ja jestem w ogóle brunetka przecież. Na życie? Na życie jestem brunetka. No to ja cię znam, nie powiem ile lat i tak... No nie, no ja blondynką jestem tak naprawdę od chyba 8 lat. No ale, 7-8 lat. Ale taką bardzo wyrazistą, taką brunetką. No w pierwszych odcinkach swoje włosy miałaś. To były moje, absolutnie moje włosy. Potem już je trochę zapuściłam, też były jeszcze moje. No ale potem jak zaczęłam grać w musicalu Mamma Mia w Warszawie, kiedy mnie zrobiono na taką platynę, która mi została zresztą, to, no, to miałam perukę. Niestety, taką czasem nieciekawą, nie? Ale... No tak, bo rzeczywiście ludzie mnie nie poznają, bo ja na co dzień, jak Państwo widzą, jestem raczej takim ubrana dosyć młodzieżowo, sportowo. A jednak Wezłowa to są szpilki, dekolt, prawda? Pierś do przodu i ahoj przygoda. Czy zaczynając pracę w serialu, czytając scenariusz pierwszego sezonu, spodziewała się Pani takiego sukcesu? Rancza pyta Artur. Absolutnie nie. Wręcz odwrotnie. Jak przeczytałam pierwsze sceny idąc na casting, bo wcześniej grałam w plebanii, to pomyślałam sobie, o, taka druga plebania będzie. I byłam naprawdę bardzo zaskoczona. Po pierwszym sezonie byłam bardzo zaskoczona. Ale po tym pierwszym sezonie nie mieliście jeszcze pewności, że zagracie drugi, prawda? Tak, tak, dlatego myśmy byli tacy niepewni. A tu się okazała duża niespodzianka. I rzeczywiście pierwszy sezon obejrzałam wtedy. Tak też z ciekawości dla siebie samej. I pomyślałam sobie, że no nie, nie, to nie jest plebanie. To następne pytanie. Tu Ela ma ściągi. Ja tutaj mam ściągi, no bo tutaj ludzie ty piszą. Widzisz coś w ogóle? Widzę. Czy jeżeli Rancho miałoby mieć kontynuację, czy chciałaby pani znowu grać Dorotę? Pyta Wiktoria. Tak. Przepraszam. Tak, jak najbardziej tak i miałabym nadzieję, żeby ona coś zaszalała. Doktorowa, temperamentna, no wiadomo jaka to fantastyczna postać, ale były też momenty, kiedy bardzo wzruszałaś i tutaj też jest pytanie o ten 10. sezon, kiedy miałaś łzy w oczach i czy to były prawdziwe łzy, czy były to łzy takie rodem aktorskie, z tak? Aktorskie. Nie, 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 to były prawdziwe łzy, rzeczywiście obydwie się z panią Martą popłakałyśmy i myśmy to zrobiły dobre kilka dubli, ponieważ no, byłyśmy już tak zaryczalne, że trzeba było nam co chwila przypomnijmy, o co chodziło w tym. Ci ranczomaniacy oczywiście pamiętają doskonale, ale ci, którzy nie oglądają tego serialu codziennie, mogą nie pamiętać. Tak, tak. Państwo Wezłowie nie mieli dzieci, nie mogli mieć dzieci. I to był odcinek, w którym gospodyni księdza postanowiła dom samotnej matki jakby oddać w zarządzanie w ręce Wezłowej. I były pewne wątpliwości na początku, ale potem się okazało, że to jest najlepszy człowiek tak, na to stanowisko. I to było chyba po raz pierwszy, kiedy Wezłowa pokazała, ja to tak nazywam, miękkie podbrzusze, czyli że jednak ona w środku też nosi w sobie jakąś zadrę, jakąś tragedię, dramat. I to było rzeczywiście, ale najpiękniejszy komplement, jaki może być, jak się gra scenę, jak się okazuje, że ekipa się też wzrusza.
i nasze charakteryzatorki, które chodziły nas co chwila poprawiać. Ale proszę Państwa, my możemy siedzieć tak blisko, aha, żeby możemy, była jasność możemy, bo ja przeszłam COVID, a Beata, Beata jest po badaniach, także spoko. Tak. Więc jak one podchodziły do nas, to same były zapłakane. Więc to jeszcze bardziej powodowało, że ja byłam jeszcze bardziej wzruszona. Ale i nawet myślałam, że do montażu pójdzie któryś z tych dubli, gdzie jesteśmy obydwie zapłakane, a poszedł ten najłagodniejszy. Najdelikatniejszy. Tutaj cały czas dostajemy pytania, bo to interaktywnie ma być i interaktywnie jest, a nieprawidłowy kod wpisałam, co chwilę mi się tutaj zamyka. A idź. To ja przez ten czas może Państwu powiem, co ja robiłam w tym Olsztynie. Mianowicie Filharmonia Olsztyńska, pan dyrektor Filharmonii Olsztyńskiej, zamarzył sobie, żeby w Olsztynie stworzyć musical. A ja tak się akurat złożyło, że przez ostatnie lata jestem aktorką głównie musicalową. No w Łodzi tutaj grasz w Nędznikach, tak. Nędznika, Les Misérables. Fajnie ci się tu gra, prawda? Tak, no, znaczy, no, gra. Przyjdzie czas, że zagrać. Mam nadzieję, tak, bo to już czasem mi się wydaje, że to się nigdy nie skończy, albo że trzeba będzie się przebranżowić, tylko na co? No i co w tym Olsztynie? No i sobie ten dyrektor wymyślił, że on chce mieć, że chce zrobić musical, a ponieważ udało się tam pozyskać jakieś granty z ministerstwa, pieniądze na to. I to on postanowił zrobić taki familijny, żeby to i dorośli, i dzieciaki mogły przyjść, na bazie legend z Warmii i Mazur. I proszę sobie wyobrazić, ja chyba pomimo tego, że gram musicala, gdzie zawsze jest spora obsada, mieliśmy 60 osób orkiestry, zespół pieśni i tańca ze 20 osób. Ja jako królowa rusałek, miałam swoje rusałki, tych rusałek z takiego specjalnego zespołu pani Iwony Pawlowicz, która robiła choreografię, czyli tak zwanej czarnej mapy. Więc dziewczynki z zespołu Pryzmat, których też było 12. Nas była 12. Jeszcze chór, czyli około setki ludzi. Ja w tak dużym zespole to ja naprawdę bardzo dawno nie pracowałam. Ale to wszystko dodajmy w reżimie sanitarnym. Oczywiście, tak, w reżimie sanitarnym. No. Wszyscy byliśmy tak zachwyceni, że my możemy wyjść na scenę, że możemy pracować, to jest coś... A kiedy my to zobaczymy? Bo premiera się odbyła, tylko to była wirtualna premiera. Tak, to było wszystko nagrywane, więc tu zupełnie... No proszę Państwa, teatr to jest na żywo i tyle. No. Nie ma się co oszukiwać. Wszystko, co jest poprzez ekran, to już zawsze się robi rodzaj teatru telewizji. To już nie ma tego żywego kontaktu, to jest zawsze co innego. Mamy nadzieję, że się uda to zagrać. Są takie plany, druga połowa sierpnia, bo przecież nie wiem, jak się to wszystko potoczy. Wracamy do Wilkowej. Tak, wracajmy. Widzowie utożsamiają aktora z postacią, którą gra. Czy jest tak, że ludzie zwracają się do ciebie, pani doktorowo na przykład? Na co dzień? Tak, na przykład mówią mi na ulicy dzień dobry, nie wiedząc komu. Wiedzą, że mnie znają, ale nie wiedzą skąd. W sumie mnie ale myślisz, że znają ciebie jako ciebie, Beatę Olgę? Czy nie, wydaje im się, że mnie znają tak, aha, często. Oczywiście są tacy, którzy, wiesz, no, oglądali też twoją twarz, która brzmi znajomo czy coś tam i wtedy już mnie kojarzą jako tą blondynkę. Natomiast my rzeczywiście z panami z ławeczki czasem jeździmy z takim kabaretem, który oni założyli i wtedy ja przebieram się doktorową. No to wtedy tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe, kiedy ja z tych dresów, z tych trampek, nawet kiedyś jakaś pani do mnie podeszła i mówi: o, to pani jest garderobiana, to tu jest deska i żelazko do prasowania, pani im koszulę wyprasuje. Ja tak, dobrze. Po czym się przebrałam, założyłam perukę, bo zakładam perukę, maluję te usta na czerwono, tak, robię obcasy. I wtedy było: o Jezu, przepraszam panią, przepraszam. I to się zdarza rzeczywiście, zawsze mnie to bawi. No, ale tak, oczywiście. No, ktoś nawet mnie prosił o receptę. Załatwiłaś? No nie, no, bo powiedziałam, że jestem żoną doktora, a nie doktorem. Ale co u doktora, czyli tak naprawdę co u Wojtka Wysockiego, to chyba wiesz na bieżąco, bo utrzymujecie kontakt. No tak, utrzymujemy. No Wojtuś siedzi sobie na swojej działeczce, od czasu do czasu zdarzy mu się też coś tam popracować, ale no niewiele, niestety niewiele. Tutaj pani Ewelina pyta, czy rola w Ranczu zmieniła pani życie? No, tak. No jasne, no jak? Tak, zmieniła. Tu się okazuje, że można w życiu zagrać bardzo wiele ról, ale i tak cię zawsze będą identyfikować z tą jedną. I tak jest właśnie z Wezułową.
ale już pomijając samą rolę, samą pracę, zmieniła moje życie, bo mam szerszy krąg przyjaciół. Po prostu. O tych przyjaciołach z ławeczki już wspomnieliśmy, ale w ogóle wy tam w bardzo fajnym klimacie spędzaliście czas. To prawda. I te przyjaźnie z ekipą, nie tylko wśród aktorów, ale w ogóle z ekipą, tak, trwają do tej pory, prawda? No tak, tak, tak. Nie było drugiego takiego planu? Nie. Nie było. Przestań, bo zaraz zacznę płakać. Nie płacz, bo tutaj bardzo wszyscy chcą, żeby Rancho wróciło i nigdy nie mówią. Ale wiecie Państwo, że to... To se ne vrati. To się nie powtórzy. Czasem lepiej odejść... Patryk chwale, się pyta. Chwale odejść. Patryk się pyta, co było najtrudniejsze w kreacji postaci Wezułowej? Czy budowa wyglądu zewnętrznego, cech charakteru? Czy każdy element był wyzwaniem? Nie, no, wygląd nie, bo... A miałaś w ogóle jakiś wpływ na to, jak tak, doktorowa będzie wyglądała? Oczywiście, że tak. To Wojtkowi też czasem się zdarzało, że ja przychodziłam, a on mówił, nie, to nie może być. Ja mówię, nie, Wojtek, przepraszam cię bardzo, to jest Wezułowa. Tak? Ona musi tak wyglądać. Przepraszam, dekolt musi być, nie ma wyjścia. Chusteczka nieśmiertelna musi być zawiązana. But na obcasach. I but na obcasach, tak. Więc to jest oczywiste. A więc tak jak tak, jak najbardziej. Natomiast ja nie jestem na życie taką złozowatą, ale to jest oczywiście rola. Ja, jak wiesz sama, jestem gadułą i no mam temperament. No właśnie, tutaj czytam, że ranczomaniaczka rozmawiała z tobą kiedyś i że takie wrażenie odniosła, jakbyście się znały od zawsze, jakbyście były osobami z sąsiedztwa, bo ty jesteś taka dziewczyna z sąsiedztwa. Znaczy to oczywiście ty możesz. To jest komplement. Znaczy wiesz, no ja to cię znam wieki całe. Jestem bardzo otwarta i chyba nie stwarzam dystansu. Oczywiście jeśli ktoś przekroczy granicę, no to wiadomo, każdy z nas potrafi tupnąć nogą. Pani doktorowo, kto to był Samuel? Ci, którzy znają Rancho, na pewno pamiętają tę sławną scenę, kiedy ksiądz Robert przepytywał ze znajomości Pisma Świętego. Tak, ale ja tę scenę pamiętam z innego powodu. Ponieważ czasem się tak zdarzało, że część odcinka kręciło się w lecie, czyli powiedzmy, jak była piękna pogoda, na przykład lipiec czy sierpień, a część tego odcinka z różnych powodów kręciło się na przykład w listopadzie. No ja pamiętam, jak kiedyś lato kręciliśmy w październiku, ale na szczęście w kościele byliśmy porozbierani. No właśnie, więc ja tylko w żakieciku, w sandałkach, tak, kręciłam część, a potem w listopadzie musieliśmy dokręcić drugą część, kiedy było naprawdę zimno. W tym samym stroju, tym samym odkuraniu. Dokładnie, więc myśmy tam wsadzali, ja pamiętam, że dostawałam od ekipy technicznej takie ogrzewacze, które tam sobie wkładała w buty, żeby mi palce nie barzły u nóg. Ale pamiętam, że Bartek też tak miał, że miał do wypowiedzenia taką dykcyjną zbitkę i miał też z tym problem, bo z tym zimna zamarzały ci szczęki. I najśmieszniejsze było to, że tu lato, a para się wnosi z ust. Więc to akurat pamiętam bardzo dobrze tę scenę. A kim był Samuel? No dobrze, to... Nie, poczekaj, królem żydowskim zdaje się, tak? No to już ranczomaniacy na pewno na to pytanie odpowiedzą. A w ogóle słuchaj, jak ty myślisz, że gdyby się zebrała ekipa aktorów, prawda, wszystkie postaci naszego rancza i naprzeciwko stanęliby ranczersi i ranczomaniacy i padałyby pytania, tak jak w teleturnieju, kto by wygrał? No oczywiście, że ranczomaniacy. Prawda? Oczywiście. Prawda? Tak. Wiecie, pamiętajcie też o tym, że my od tego czasu zrobiliśmy bardzo dużo innych rzeczy. To jest jednak nasza praca. Oprócz tego, że jest pasją, to jest jednak pracą, więc robiliśmy też inne role. Dlatego nie jesteśmy w stanie wszystkiego pamiętać. O, patrz, tutaj pan Mirek pisze, jest pani piękną kobietą, ale także wspaniałą aktorką i tancerką. Na żywo oglądaliśmy z żoną musical Mamma Mia w Teatrze Roma.
Pani rola była drugoplanowa, ale dla nas jest pani gwiazdą tego wydarzenia. Gratulacje i serdecznie pozdrawiamy. Ja również serdecznie pozdrawiam i mamma mia, o, będzie zawsze w moich wspomnieniach. Ale słuchaj, to jest też tak, że rancho maniacy i ranczersi. Ranczersi to jest ta grupa, która przyjeżdżała na plan, zaprzyjaźniała się z ekipą. To są ranczersi. Natomiast rancho maniacy to są wszyscy ci, którzy oglądają ten serial po kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy. Tak. Ale to jest tak, że no, te przyjaźnie są, prawda? Bo gdzie byście nie pojechali, jeżeli aktorzy grają, nasi aktorzy z rancha grają gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu, to zawsze ci rancho maniacy idą za kulisy i dziękują, prawda? Tak. I wy, też, robią, to i wy też nie odmawiacie zdjęć. Nie, no dlaczego? Znaczy, to wszystko też zależy od każdego z nas. To nawet nie chodzi o to, jaką rolę się gra, tylko jakim się jest człowiekiem, myślę. W końcu my nie istniejemy bez państwa, prawda? Milena pisze, że interesuje ją, którą z granych scen najbardziej zapamiętała pani z czasów rancha. O ile w ogóle taka scena jest? O klapsach już wspominaliśmy, o tej scenie pikantnej. O scenie dramatycznej. O scenie dramatycznej, kiedy łzy poleciały i to prawdziwe, tak. Nieaktorskie. Ja bardzo lubiłam odcinek, w którym robiliśmy doktora House'a. No, doktor Wezu, cudowny odcinek. Tak. No właściwie. Tak, no. Wezu od innej strony zupełnie. Inny mężczyzna, nie? No. Jak to Wezułowa bardzo lubiła, nie? Że taki samczy. Tak, to ja pamiętam, to był bardzo fajny odcinek. Bardzo z dużą przyjemnością się go grało. A nie wiem, czy wiecie, był taki przez chwilę plan, bo potem jak ten chór był robiony, to ten chór wyniknął troszkę później, bo w początku ja wtedy zaczęłam grać Mamma Mia, a pan dyrektor Teatru Roma jest absolutnym fanem rancha. I był taki przez chwilę plan, rozmawiałam ze scenarzystami, żeby zrobić odcinek, że rzeczywiście, że Wezułowa się dostała, by była na castingu do Mamma Mia. Wow! Tak. No ale niestety potem się okazało, że niestety licencja szwedzka i tak dalej, nie można tego było kręcić. No i stąd potem jakby na otarcie łez dla mnie pojawił się chór zupełnie niespodziewanie. Zaśpiewałaś, ale to nie jedyna scena była, gdzie śpiewałaś, bo pamiętamy też scenę, kiedy z Klaudią, prawda? A tak, już pokazywałam tak, moje możliwości wokalne, operetkowe. A w operetce grałaś? Nie, ale gram Boską Florence. A w Bielsku-Białej, tak? Mieliśmy być w Łodzi na festiwalu teraz w marcu. W Teatrze Muzycznym w Łodzi, tak. No, ale festiwal się nie odbył, może się odbędzie za te kilka miesięcy już, jak ten czas biegnie. Tutaj cały czas są pytania, ja w swoje usta je wkładam, ale tutaj ludzie piszą. No właściwie tu się powtarzają. Czy pani lubi czacze? Czy pani Uwielbiam tańczyć. Od 5 roku życia chodziłam na balet. Potem gimnastyka artystyczna, no trochę żyłam w tym rygorze takim. Na pewno wiele osób nie ma świadomości tego, jak ciężka jest praca w serialu, bo to, co my widzimy, to widzimy już to, co najpiękniejsze, prawda? No, natomiast wy, żeby przyjechać na plan, musicie wstać o nieludzkiej godzinie i później bardzo dużo czasu spędzacie w make-upie i tak dalej. Bo to jest, wyjeżdżasz z domu o 4-5 rano, 12 godzin na planie, bo taki jest dzień zdjęciowy, 12 godzin. My zawsze się śmiejemy, mówimy, że praca aktora polega na czekaniu. Bo się czeka albo na słońce, albo na deszcz, albo na śnieg, albo na to, że coś się obsunie z jakiegoś powodu. Jeszcze jak są zdjęcia plenerowe, no to wiadomo, tu samochody trzeba zatrzymać, to tamto. Więc aktor głównie czeka. I potem, wyobraźcie sobie teraz przez, powiedzmy, 3 godziny trzymać w sobie emocje, którą za chwilę macie zagrać. To nie jest łatwe, jak się tak siedzi, tak ze 3 godziny nic się nie robi. I potem nagle trzeba wejść i na pstryk zacząć pracować. No i na tym ten zawód polega. Że a potem dubel i kolejny, i kolejny. I cały czas trzeba tak samo. I trzymać poziom, nie? W teatrze łatwiej?
No łatwiej, znaczy, czy inaczej, to jest złe słowo, inaczej. To jest złe słowo, wiesz, tym łatwiej. Znaczy, jeśli można zrobić dubel, to wiadomo, że jest łatwiej, bo zawsze można coś poprawić. Natomiast w teatrze już nic nie poprawisz. Wychodzisz na scenę, jest jeden do jednego. Jest widz, który zauważy wszystko. Jak się pomylisz, to już nie ma. Słuchaj jeszcze raz, to już nie ma tego, tak? Zwłaszcza jak się śpiewa. A miałaś kiedyś takie właśnie taki przebłysk, że ach, jakby to było fajnie, żeby w teatrze było jeszcze raz? Oj, no pewnie, że miałam. Pewnie, że miałam. Zwłaszcza jak się gra normalne sztuki teatralne, dramatyczne i nie mówi się wierszem. To zawsze tam można, jak się coś zapomni, można coś zatachlować, można poimprowizować, ale na przykład jak się śpiewa i to jeszcze z orkiestrą, to już nie ma zmiłuj się, nie zatrzymasz się, nie poimprowizujesz, więc musisz natychmiast kombinować, co robić. A jeszcze jak grasz na przykład w pełnym zespole, tak jak Mama Mi było, no miałam taką jedną sytuację, że powtarzałam dwa wersy. Masz brzyk i niezły gust i koniec, i niezły gust i gust, i gust, masz dobry gust, wszyscy koledzy, a tu jeszcze tańce, wiecie, to widzę dyrygenta, który na mnie patrzy przerażony, czy ja będę, na szczęście to tylko trzy wersy z tym gustem zrobiłam, potem koledzy chodzili i mówili, masz dobry gust. Masz dobry gust, ale powiem, że jak byłam na Mamma Mia, to cały czas trzymałam kciuki, bo to jak się zna aktora i lubi, to nie ogląda się spektaklu tak jak widz, który przyjdzie z ulicy. Na luzie, nie? Dlatego, że masz cały czas takie spięcie, żeby się udało, żeby chociaż wiadomo, że aktor świetny i nic się tutaj złego wydarzyć nie może, ale widziałam zdjęcia ze spektaklu i widziałam te schody. I te twoje niebotycznie wysokie buty i mówiłam, Boże, jak ty się nie wywalisz? Na takich grubych platformach, takie lata 70. A jeszcze te buty ja miałam za takie jak wodery, czyli za kolano. Ale seksownie noga wygląda w takich butach. No tak, tylko że ja miałam przez to też dużą stopę. Schody były dosyć krótkie, więc ta stopa mi się nie mieściła na tych schodach, więc musiałam chodzić tak lekko bokiem, wow. A one mi się nie zginały w kolanach, bo była sztywna skóra, więc chodziłam trochę jak na księżycu. I to było za każdym razem, jak finał, śpiewałyśmy finał, to cały czas była tylko spadnę, nie spadnę, spadnę, nie spadnę. Ale nigdy nie spadłam. Z kim nie miałaś sceny w ranczu? Oj, z wieloma ludźmi. Ja przede wszystkim z ławeczką nie miałam. To jest najśmieszniejsze. Wiem, że były takie momenty, kiedy można było podejść do scenarzysty, to zawsze było na koniec sezonu, do scenarzystów, przepraszam, do cudownych naszych scenarzystów i no, coś tam szepnąć, że o czymś ktoś marzy, jakiś pomysł, jakaś podpowiedź. Czy ty miałaś jakieś życzenie, czy chciałaś coś takiego? Ja jestem w ogóle takim trochę dziwadłem, bo zawsze uważałam, że... Bo ty mówisz o sytuacjach, zawsze na koniec sezonu mieliśmy taki bankiet. Tak, na zakończenie. Gdzie się wszyscy, absolutnie wszyscy spotykali. Tak, ale tylko, oczywiście tylko ci, co pracowali, bez rodzin, bez partnerów. Tak, tak, tak. Zawodowo. Zawodowo, tak. I zawodowo jakby cieszyliśmy się z ukończonego sezonu. Zresztą tak jest w wielu serialach. I ja byłam zawsze przeciwna temu, żeby załatwiać sobie cokolwiek na bankietach. Bo to jest moment, kiedy wszyscy odpoczywają, kiedy się cieszymy i teraz chodzenie za kimś, mówienie, no słuchaj, a ja bym chciała to zagrać, albo to... Zawsze dla mnie to było... I któregoś razu się zdarzyło, nie pamiętam po którym sezonie, jak podszedł do mnie właśnie jeden ze scenarzystów, usiadł do mnie z wódeczką i mówi do mnie, a dlaczego ty nigdy nie podejdziesz? A no właśnie. I nie powiesz, żebyś czego chciała. No ja mu mówię, że uważam to za dosyć niezręczną sytuację, bo ja tak nie umiem, no, nie umiem. Jak coś potrafię, to widzicie to Państwo, tak? I możecie sami to wykorzystać. No. A on mówi, no ale co? I właśnie wtedy to był ten czas tą Mamma Mia, że ja mówiłam, że idę na casting i może to się uda. I jak się to, ja powiedział, o, no przecież ty śpiewasz. Ja mówię, no śpiewam. Śpiewam, no tańczę, recytuję. Wiele waszych talentów zostało wykorzystanych, prawda? Tak, no tak, tak, tak. No, tutaj... no i wtedy był właśnie ten pomysł taki z tym, że może ta Mamma Mia, jak się okazało, że się dostałam, to może ta Mamma Mia. No, wtedy powstał chór.
tych zdjęć, tych dni zdjęciowych wcale nie miałaś tak dużo, chociaż cały czas się wydaje, sezonie, że, było ta, już trochę więcej, że ta Wezłowa jest cały czas, prawda? Czyli nie, nie we wszystkich odcinkach jesteś, a wiesz to na pewno, bo... No wiem to na pewno. kiedy przychodzą tam tantiemy, to najlepiej widać. O tym w ogóle nie mówmy. O tym nie mówmy, ale tych dni zdjęciowych nie było tak bardzo dużo, ale cały czas my widzowie mamy wrażenie, że ta Wezłowa w tych Wilkowyjach cały czas jest, czyli taka no, mocno musiałaś zagrać, że tak się bardzo nam zapamiętało. Bo ja myślę, że to jest tak, że jak już scenarzyści mnie i mojego męża Wezuła włączali w jakimś odcinku, wymyślali jakiś odcinek, to przeważnie to był nasz cały odcinek, zauważ. Mhm. Bo myśmy się oczywiście pojawiali tam w kościele, tam gdzieś tam coś, ale przeważnie to było tak, że ja nie dostawałam takich pojedynczych, nie wiem, czy nie, na początku może, że wchodziłam do sklepu i coś komentowałam, czy coś tam, ale jak już to było, to było rzeczywiście, że cały odcinek był nasz, albo 3-4 pod rząd. I myślę, że to z tego wynika trochę. Zatem, no co tu dużo gadać, byliśmy mocno wyraziści. Mówię razem z moim mężem, bo uważam, że tworzyliśmy z Wojtkiem niesamowitą zbitkę przeciwności. Która, szanowni Państwo, wszędzie na świecie, jak się tworzy komediowe seriale, zobacz, tak w Stanach jest, to jak się okazuje, że na przykład jakaś para, nawet drugoplanowa, jest świetna, to wtedy tworzy się dla nich nowy serial. Tak jest na świecie. Że jakby, no to teraz wyobraźcie sobie, że byłby serial o Wezułach. No super serial byłby o Wezułach, prawda? No na przykład, tylko oczywiście, no tak, musiałby to ktoś napisać. No. I wpaść na taki pomysł. Tak się robi na świecie, że jak scenarzyści czy producenci widzą, że dany serial, po naszemu mówi się, żre, zażarł, i że któreś postacie, pomimo tego, że są powiedzmy drugoplanowe, nawet trzecioplanowe, że są interesujące i można z tego... Tak jak było u nas, że my byliśmy tak zróżnicowani temperamentami i w ogóle sytuacjami, które się działy między nami, że zupełnie spokojnie można by było nakręcić zupełnie coś osobnego. I takie były gdzieś tam przebąkiwania, nie akurat może o nas, ale w ogóle, żeby zrobić taki siostrzany serial. Wow. A słuchaj, gdy dostałaś do ręki scenariusz, to czytałaś tylko swoje sceny, czy przeleciałaś całe? Nie, ja zawsze czytam całe. Bo wszyscy właśnie zachwycają się, że ten scenariusz po prostu jest fantastyczny. Tego nie dało się nie czytać, ponieważ ja chyba najbardziej zawsze śmiałam się z didaskaliów. No właśnie, to było z komentarzy. Wszystko było gotowe, prawda? Tak, i te komentarze były takie, że naprawdę można było się zaśmiewać do łez. My, ranczersi, mamy takie marzenie, żeby te scenariusze ujrzały światło dzienne, żebyśmy my mogli zobaczyć je. Przeczytać tak, przeczytać, jak napisane. Oczywiście ci, którzy są najbardziej zaprzyjaźnieni z ekipą, z aktorami, taką możliwość mieli, ale myślę, że to byłby hit wydawniczy, gdyby ktoś wydał scenariusze Ranka, bo to jest rozkosz czytania i tam był gotowiec, prawda? Wszystko było wiadomo. Tak. Pani mówiąc o tym, że był bardzo zabawny, jak się czytało. Naprawdę. Więc to była sama przyjemność czytania tego, bo myśmy zawsze dostawali tą mailem, ewentualnie mogliśmy iść do produkcji i dostać wydruki. Ale no, ile tego musielibyśmy trzymać w domu? 130 odcinków, Boże, jeden reżyser, jedna ekipa. To też jest nietypowe, to żeby jest był jeden reżyser też, czyli ci sami scenarzyści, nie? Czyli to jest tak naprawdę autorski serial, jak najbardziej. I polski, przede wszystkim jest nasz. No właśnie, a potrafiłabyś wytłumaczyć fenomen tego Rancha, bo przecież kiedy wy weszliście na plan? W 2005 roku, czyli to jest 15 lat temu. W 2016 ostatni odcinek obejrzeliśmy my, widzowie. A ten serial cały czas cieszy się niesłabnącym powodzeniem. On się nie starzeje w ogóle. Ja bym powiedziała, że on jest coraz bardziej aktualny, zwłaszcza ostatnie serie. Ale fenomen przede wszystkim jest nasz. Po drugie, według mnie nie jest to serial, który się podlizuje widzom. Tak? Czyli nie schlebia jakimś tam tanim gustom,
żeby tak na siłę, żeby się wszystkim podobał. To tak nie jest. A z drugiej strony, to jest przewrotność, uważam, bo podoba się tym, którzy biorą go jeden do jednego, czyli dosłownie, i podoba się tym, którzy szukają drugiego dna. I każdy znajduje w tym serialu wszystko, wszystko tak naprawdę. No ja nie zliczę, ile razy oglądałam Rancho i za każdym razem odkrywam coś nowego i za każdym razem się zachwycam. No i teraz mamy okazję, żeby obejrzeć te 130 odcinków za jednym zamachem. Właśnie. I to jest ciekawe, bo nie wszyscy moi przyjaciele obejrzeli Rancho i teraz jedna z koleżanek zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, zaczęłam oglądać Rancho na Netflixie. No właśnie, drodzy Państwo. I mówi: słuchaj, te pierwsze sezon w ogóle, te pierwsze odcinki, to widać, że jest i jakość gorsza, i tak jakby to było naprawdę kręcone, nie wiem, w latach 80. trochę, ale to kwestia no, techniczna. I ona mówi: słuchaj, ale ja to tak oglądam, ona teraz jest chyba przy trzecim czy czwartym sezonie, ja to tak oglądam i się tak wciągnęłam w to, a cały czas mówiła, tam o wsi jakieś. Ale bardzo wiele osób tak miało, że o wsi nie, no gdzie tam wójt, pleban, nie. Tak. Ale, a to Polska właśnie. Myślę, ale gdy że to tylko jest ktoś fenomen. Obejrzał pierwszy, drugi odcinek, to już po trzecim nie było bata, trzeba było obejrzeć dalszy ciąg i czekać z niecierpliwością, gryźć palce, a później oglądać te liczne powtórki, bo tak naprawdę Rancho ogląda się na okrągło. Tak, bo rzeczywiście jest coś takiego, ja w czasie tej pandemii obejrzałam tam, nie wiem, ze dwa odcinki leciały w kółko, więc ja co włączałam, to mówię, a znowu ten, a dobra, niech leci. I leciał, i tak słuchałam, i tak się śmiałam, i też zaczęłam odkrywać rzeczy, których za pierwszym razem się nie odkrywa. Nie? To tak jak jest czasem z czytaniem książki, którą się strasznie lubi, i mówi się, a wrócę, i się czyta i nagle, kurczę. Zupełnie inaczej to pamiętałam. A wiesz, jakie my mamy marzenie, my ranczomaniacy i ranczersi, żebyśmy spotkali się w jakimś ogromnym kinie albo w teatrze. Maraton? I zrobić sobie taki maraton razem z wami. Słuchaj, to byłaby najpiękniejsza przygoda naszego życia. Ale wszystko można zorganizować. Tak, oczywiście myślę, że wszystkich nas się nie da tam pewnie zebrać, ale kto wie. To wie. Marzenia trzeba spełniać. Mam nadzieję, że kiedyś się skrzykniemy, że spotkamy się. Będziemy w takimi staruszkami. I nadal będziemy. Słuchaj, ty wykorzystujesz swoją popularność do tego, żeby pomagać. Tutaj w Łodzi Fundacja Gajusz może liczyć na twoje wsparcie. Przekazałaś im swoją wygraną, twoja twarz brzmi znajomo. Tak. Ale też jesteś osobą, którą nie trudno namówić na akcje charytatywne. To jest piękne w aktorach, że właśnie pomagają w taki sposób, że wykorzystują tę swoją popularność do tego, żeby ludziom pomagać. Żeby bo zawsze jest łatwiej. Wiesz, zawsze jest łatwiej, jak się jest gdzieś rozpoznawalnym. Łatwiej namówić też innych ludzi na to, żeby coś tam wrzucili tam do tego koszyczka. Bo każdy z nas, my oczywiście jesteśmy na tych wszystkich Facebookach, Instagramach i tak dalej, i tak dalej. Mam jakiś tam fanpage, zresztą kazano nam to mi to założyć przy twojej twarzy, produkcja. Bo ja nie byłam taka do końca chętna do tego, żeby epatować prywatnością i dalej nie jestem. Kiedyś bardzo ładnie powiedziała Ewa Demarczyk, że rozmawiając, jakiś tam udzielając jednego z ostatnich swoich wywiadów i jednego z nielicznych zresztą, powiedziała, że ale zapytano ją, ale pani nie ma na żadnych pudelkach, nie udziela pani wywiadów, no, nie chce pani być bardziej rozpoznawalna, bardziej popularna, a ona powiedziała, ale ja oddaję wam duszę i ciało, wychodzę na scenę i te półtorej godziny czy dwie godziny jest absolutnie dla was. I dajcie mi też trochę mojego życia, prywatności zachować. Tak? Ja nie będę się tak obnażać, że będziecie widzieć, nie wiem, no, wszystko pokazywać, nie? Jak się, w czym się kąpię, z kim śpię. Ja jestem absolutnie temu przeciwna i wiem, że to jest bardzo ekscytujące często, ale... No a nie kusiło cię, żeby wrzucić czasem coś takiego, żeby potem szalało na Pudlu albo na innych takich popularnych plotkarskich tych i żeby jakąś burzę wywołać? No, czasem się śmiałam, że można by to zrobić, bo to mi trochę
trochę mnie to przygnębia, że tak naprawdę w obecnych czasach nie liczy się, nie liczą się umiejętności, nie liczy się talent, tylko skandal, właśnie to, co na pudelku się wymyśla, pokazuje, czy tam celebryctwo, tak. I to jest niestety dla mnie przygnębiające, że talent jest na samym końcu. Siedzimy tutaj sobie na ławeczce, ale siedzimy na scenie. Gdy ty weszłaś na tę scenę, chociaż ta scena jest niewielka, to poczułaś chyba szczęście, tak? Bo podobno aktor to jest taki człowiek, który czuje szczęście w nogach tylko z tego powodu, że na scenie staje. To powiedział Adam Hanuszkiewicz, czy ty się z nim zgadzasz? Absolutnie. Jak ja przyjechałam do Łodzi zaraz po szkole i trafiłam do Teatru Nowego i miałam szczęście poznać między innymi Ludwika Benoit. Ulica Ludwika Benoit będzie... Wiem. I miałam to szczęście poznać. To były zupełnie inne czasy, bo wtedy jak... No, kilka lat temu, jak młody aktor wchodził do teatru, to przepraszał trochę, że żyje. Mówił dzień dobry, przedstawiał się każdemu pracownikowi teatru, prawda? Technicznemu również, wszystkim, w sekretariacie. To były takie czasy, że się miało bardzo dużo pokory i się bardzo wiele uczyło, zwłaszcza od starych aktorów. Teraz czasy się bardzo, bardzo pozmieniały. Ja miałam szczęście poznać Ludwika Benoit i zobaczyć pierwszy cud aktorstwa w życiu. Mamy czas, mogę powiedzieć? Opowiadam. Pani Mirosława Macheluk przyjęła nas do teatru chyba w piątkę. Mnie po Wrocławiu, dwie, trzy osoby po Krakowie i chyba dwóch kolegów, to szóstkę, dwóch kolegów po Łodzi. No i przyjęła nas na taką młodą grupę pod wezwaniem. No i wiadomo, że zawsze tak jest w sezonie, że jak wznawia się spektakle, to czasem trzeba zastępstwo zrobić za kogoś, bo ktoś odszedł albo no, z różnych powodów. I pamiętam, że trójka z moich kolegów właśnie weszła w Skąpca, w którym grał Ludwik Benoit w teatrze nowym. Wtedy jeszcze była duża scena, bo teraz jest po remoncie, to jest dużo mniejsza. Reżyserowała Maria Kaniewska. No i oczywiście my, czyli ta reszta, która została, musieliśmy pójść zobaczyć ich premierę, bo to był ich debiut tak naprawdę na scenie. Więc myśmy zasiedli na tej ogromnej widowni, gdzie siedziała młodzież, powiedzmy delikatnie, niezainteresowana tą sztuką. Więc trudno było usłyszeć, co koledzy mówią z tej sceny. I wtedy wszedł Ludwik Benoit, który był już mocno schorowany. Taki, już miał problemy z oddychaniem, więc był tak... I stała się cisza na widowni. I pamiętam, że ja tak siedzę, zaczęłam się rozglądać. A tam te chłopaki, które tam pod ławką, tam wino czy coś tam, nagle wszyscy patrzyli na scenę, zrobiła się cisza. On zagrał swoją scenę, zszedł i znowu hałas. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłam, na czym polega magia aktorstwa. Niestety pan Ludwik, a wiem dlaczego zaczęłam o tym mówić, o tej scenie. Ja uwielbiam dygresję, prawda? Ponieważ Ludwik zmarł chyba w listopadzie, czyli długo się nie nacieszyłam obecnością jego. A ja mieszkałam w teatrze i przychodziłam w nocy na małą scenę, kładłam się na podłodze, na deskach scenicznych i miałam wrażenie, że słyszę pana Ludwika, który chodzi. I się w ogóle tego nie bałam, bo wszyscy mówili, oj, tam chyba Ludwik się gdzieś tam pojawia i wszyscy tak, a ja mówię, ale to jest dobra energia. I ja kochałam słuchać tej scenicznej ciszy, wąchać zapach tych desek i to mi zostało. Będzie ulica Ludwika Benoit w Łodzi. Mam nadzieję, że przyjedziesz. Z przyjemnością. I staniemy sobie pod nazwą tej ulicy. Może jakiś event zrobimy. Z przyjemnością, naprawdę. Przyjedziesz? Pewnie. Daleko nie mam z Warszawy przejść do Łodzi. Mamy jeszcze czas, czy już musimy kończyć? To cały czas leci na żywo. Przypominam, my jesteśmy tutaj w Łodzi, w Ośrodku Kultury Górna. To jest cudowne, przyjazne miejsce. Jakie piękne w środku. Ja pamiętam to miejsce sprzed bardzo wielu lat. Jest tak pięknie wyremontowane, naprawdę bardzo, bardzo. Zagrałabyś to? Pewnie, żebym zagrała. To jest taka fajna, właśnie my siedzimy na takiej małej kameralnej scence i tu można by było zrobić fajne recital.
ale nie wiecie Państwo, jaka to jest radość. Po pierwsze, zobaczyłam się z Elą. Po drugie, że możemy porozmawiać o pracy, za którą tęsknimy nieustająco, bo jednak w ciągu tego czasu pandemicznego jest jej bardzo mało. No sami wiecie, że my to w ogóle nie istniejemy. I nawet w takich depresyjnych momentach, kiedyś rozmawiałam z kolegą przez telefon i mówimy, co to będzie, jak to się skończy? Czy ludzie już będą odzwyczajeni od chodzenia do teatru, do kina? Nie, na pewno nie będziemy odzwyczajeni, dlatego że teraz jest tak, ale wszyscy tęsknią za... Ale to nie będzie tak? Myślisz, że... Nie, nie będzie, że ludzie stwierdzą, że to, ponieważ nie było im to teraz potrzebne, to dalej nie jest? Wiesz co, nie było potrzebne, jest potrzebne, tylko musimy szukać jakiejś namiastki, więc oglądamy relacje na żywo, więc oglądamy to, co się dzieje w internecie. Na pewno też jesteśmy rozpaskudzeni, no bo żeby iść do teatru, to trzeba zapłacić za bilet, tak no samo właśnie, jak trzeba iść do kina. Ale ja myślę, że przyjdzie ten czas, kiedy z radością do Was wrócimy, bo my o Was nie zapominamy. Miejmy nadzieję, że będzie do czego wracać. Wy nie dawajcie nam o sobie zapomnieć. Odzywajcie się, Wy artyści, bo my jednak bez was nie ma nas tak naprawdę. No odwrotnie. Ja zagrałam w Bielsku Białej we wrześniu dwa spektakle, Boski i Florence, o której zaczęłam mówić. Ile osób na widowni? 30. No było ciężko, ale ja się strasznie rozślimaczyłam, bo oczywiście na sam koniec powiedziałam, że bardzo dziękuję, dostaliśmy owację na stojąco. Powiedziałam, że szanowni Państwo, kochajcie artystów, bo my bez Was nie istniejemy. My bez Was też nie istniejemy, dlatego że w tej pandemii bez filmu, właśnie, bez teatru, książki, bez książki, bez muzyki, my byśmy nie przetrwali. No szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, jakby tak nagle się okazało, że, bo się wydaje, że kultura jest na pstryki za darmo, a to jest nasza praca, my z tego żyjemy. I teraz wyobraźcie sobie, że nie ma muzyki, nie ma Netflixa, nie ma HBO, nie ma filmów. Nie ma telewizji. No właśnie, nie ma, tak? Nie ma książek. Nie ma rancza. To co? Jak będzie wyglądało Wasze życie bez nas? Także skoro ratowaliśmy kwiaciarzy przed 1 listopada, prawda? Że robiliśmy takie ogólne akcje, żeby jednak kupować te chryzantemy, to może by warto zrobić taką akcję, żeby kupować jakieś bilety do teatru za jakiś czas. Na prezent, to najpiękniejszy prezent. Bo w ten sposób dalibyście nam szansę na przetrwanie. Tak naprawdę, się zrobiło trochę. Nie? Tak naprawdę jesteście w blokach startowych i gdy tylko ten czas pandemii się skończy, wrócicie i my wrócimy do Was. Oczywiście tutaj pada kolejne pytanie, czy będą kolejne sezony. To jest pytanie, z którymi twórcy rancza, z którymi Wy, aktorzy, członkowie ekipy spotykacie się na co dzień. Tak naprawdę no, tego nie wie nikt. Tego tak? nie wie nikt. Chociaż to jak nie wiemy, kiedy skończy się ta pandemia. Chociaż doskonale wiemy, że jeżeli byłaby taka możliwość, to byście wrócili. My tak, na pewno. Ale to, jak sami Państwo wiecie, nie od nas zależy, nie od aktorów to zależy. Beata, co teraz? Święta, wracasz teraz do Warszawy, a święta gdzie? Ja mam mamę, taką staruszkę, więc jadę do niej, do Wrocławia. Ale od stycznia, powiedziałabym, nic. Nie wiem, co dalej, ale trzeba mieć nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnia, szanowni Państwo, więc uśmiechajmy się do siebie, bądźmy dla siebie pozytywni. My tutaj czekamy na Ciebie w Łodzi. Liczymy na to, że Les Misérables wróci na deski sceniczne i że przyjedziesz do nas. Ja też to mam nadzieję. Chodźcie bliżej, pokażcie nam to pytanie. Pokazują nam pytania, wiecie, na kartce. Jest już 18, czyli mamy kończyć. Wow. Szybko. Nie? Szybko, bardzo szybko. To kiedy przyjedziesz do Łodzi? Jak zostanę zaproszona? W każdej chwili. To my czekamy na Ciebie. Poza tym chcę kupić pieska. A no właśnie, to jeszcze zdradź tę sytuację. W ogóle zapraszam na Twój fanpage, prawda, Beata Olga? To prawda, ja tam ostatnio się niespecjalnie udzielam, bo nic się nie dzieje zawodowo. Ale wiesz, ja wrzuciłam ostatnio Twoje zdjęcie w grupie fanów rancha. Była moc, naprawdę. Później Ci wszystkie komentarze przeczytam, super. A w ogóle zapraszam a Cię na A właśnie muszę grupę. Na ten fanpage, muszę wrzucić to zdjęcie, więc szanowni Państwo, zapraszam. O Olsztynie napiszę kilka słów
bo może się uda, że jednak zagramy kiedyś, może w wakacje, to wtedy warto pojechać sobie nad jezioro przy okazji wejść. I warto, inaczej, przyjechać do teatru i przy okazji pójść nad jezioro. I warto przyjechać do nas, do Łodzi, do teatru. Beata Olga w Łodzi jest w Teatrze Muzycznym w Les Misérables. Mamy nadzieję, że ten tytuł wróci. My za tobą, Ranczu Maniacy, podążymy na koniec świata. Bardzo ci dziękuję. I trzymam was za słowo. Gościem naszym tutaj w Poleskim... Boże, przepraszam. No właśnie. W Ośrodku Kultury Górna, to jest na żywo, w Ośrodku Kultury Górna, najcudowniejszym domu kultury tutaj w Łodzi, jest Beata Olga Kowalska, rozmawiała Ela Piotrowska. Bardzo, bardzo dziękujemy i dziękujemy ekipie technicznej, bez was by się nie udało. Bardzo dziękujemy.